Panie dyrektorze, no jakby rzecz narzucała się sama z siebie od dłuższego czasu, dopiero w tym roku, a lepiej późno niż wcale, Witka Comania. Jest pan zadowolony z pierwszej edycji? No to oceni na pewno publiczność festiwalowa. Myślę, że należy się cieszyć, że po wielu latach takich działań rozproszonych różnych instytucji w Słupsku i oczywiście energia płynie z Muzeum Pomorza Środkowego. Mamy największą na świecie kolekcję portretów. I to jak gdyby powoduje, że ten Witkacy w Słupsku jest obecny, jest bliski. Od 2 lat jesteśmy teatrem Witkacego. Stąd ta inicjatywa wyszła właśnie od ludzi teatru. Pierwszy festiwal, jakby podsumowujący te działania, które już się odbywają, łącznie z konkursem ogólnopolskim Witkacy pod strzechy, zaprosiliśmy Teatr Polski z Warszawy z szewcami w reżyserii Macieja Prusa, pierwszego dyrektora słupskiej sceny. Trochę się obraził, nie przyszedł dzisiaj na panel? Nie, on się nie obraża, on po prostu jest bardzo skoncentrowany na swojej pracy i tutaj wiem, że bardzo chciał dopilnować spraw związanych ze spektaklem. Nie, absolutnie się nie obraził. Myślę, że jest z nami, może się jeszcze dzisiaj pojawi. A zresztą on należy do takich ludzi, którzy chodzą własnymi ścieżkami. I cieszymy się, że jest tutaj w Słupsku z nami. Jest wielu ludzi teatru znakomitych. Jest pan Jacek Bunsz, jest Andrzej Maria Marczewski. Także myślę, że i to spotkanie przede wszystkim z profesorem Maciejem Witkiewiczem i to, że on tutaj już chętnie przyjeżdża po prostu do tego teatru, jest czymś no, fantastycznym i myślę, że dobrze rokuje na przyszłość, że ten festiwal będzie się po prostu rozwijał. No właśnie, może troszeczkę tego witkacowskiego szaleństwa więcej państwo nam zaserwujecie. No początek jest już dany. Przystanek Witkacego jest na ulicy Jana Pawła II. Połączenie samo w sobie jest smakowite. To co, będziecie chcieli, żeby ten Słupsk trochę oszalał po witkacowsku? Może to wydaje się troszeczkę uporządkowane. Wiadomo, festiwal musi mieć swoje ramy, natomiast szaleństwo będzie. No chociażby dzisiejszego wieczoru przy spektaklu Wariat i Zakonnica, gdzie gramy go w zupełnie niecodziennej scenerii, w czynnym zakładzie w elektrociepłowni, którą zamieniamy na szpitale dla wariatów. Natomiast no myślę, że te szaleństwa się pojawią. Pojawią i przyszły festiwal będzie bardziej zaskakujący. Być może będzie więcej happeningów, także to na pewno będzie... Filmy, aż się proszę. Filmy, tak. No dzisiaj zobaczyliśmy filmy, które kiedyś zostały tutaj nakręcone, dokumentalne bardziej niż fabularne, ale myślę, że... Że będziemy właśnie o tym rozmawiać, o tej mistyfikacji i o Witkacy, o jeziorach, bo to jest miejsce no, rzeczywiście nieprawdopodobne. Dąb, pod którym zagraliśmy kiedyś scenę śmierci Witkacego. Myślę, że magiczne miejsce i będziemy na pewno tam wracać, a jeziory być może w postaci ludzi, którzy tam mieszkają, pojawią się na następnym festiwalu, bo mamy tam wielu przyjaciół. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.